Siema, dzisiaj sobie pogadamy o wczorajszym Minecon, a dokładnie to będzie takie streszczenie wszystkich nowości i tak dalej, co zapowiedział Mojang czy tam Microsoft. Więc tak, wczoraj odbył się Minecon. I teraz tak, podczas Minecon odbyło się oczywiście głosowanie na biom, który miał zostać ma zostać dodany w kolejnym patchu do Minecrafta. Były cztery biomy, były Badlandsy, góry? Nie, trzy biomy. Badlandsy, góry i bagna. Tak. Oczywiście głosowanie wygrały tutaj góry. Okej. Kolejnym newsem jest taki, że Minecraft Earth w kolejnym miesiącu wejdzie w Early Access, czyli to jest gierka na zasadzie Pokémon Go. Będzie się chodzić i nie wiem, łapać Minecrafty. Zobaczymy sobie tutaj trailer. Jak to będzie działać? No, na takiej zasadzie, nie? No, coś podobnego do Pokémon Go to będzie działać. Czyli myślę, że całkiem spoko. Kolejną nowością jest zapowiedź Minecraft Dungeons, to znaczy opening trailer został wydany. Pierwszy raz o tej gierce wspomniał Microsoft w 2018 roku i dopiero teraz dostała ta gierka trailera. Gra ma wyjść na początku 2020 roku, jakoś tak? Więc to jest Opening Cinematic. Gierka będzie hack and slashem w stylu, nie wiem, Diablo, Path of Exile i tak dalej. Więc tak to ma wyglądać. Szczerze? To jest chyba najlepszy, jak dla mnie, news, jeśli chodzi o ten Minecon. Najbardziej czekam na tę gierkę. Także lecimy dalej. Minecraft Festival. Na samym roku, 25-27 września, chyba tak, w Orlando, na Florydzie, odbędzie się Minecraft Festival. To będzie 3-dniowa impreza poświęcona Minecraftowi. I to w sumie tyle. Kolejnym newsem jest to, że nadchodzi gierka planszowa. Też, jeśli chodzi, też z Minecraftem. No i tutaj nic ciekawego, jak dla mnie, nie wiem. Tutaj mamy informację na temat tego, że ostatnio zostały dodane pszczoły. Na samym update'cie mają zostać dodane także bloki miodu do tych pszczół. Tutaj Create Turtles to tam niepotrzebne. Realm Plus, okej. Tutaj jest coś takiego jak Realmsy, tak? W Minecrafcie. Dzięki temu możecie zrobić sobie serwer, na którym może grać do 10 graczy. Płaciło się za to, to była subskrypcja chyba za 5 dolarów, coś takiego. Teraz oprócz tego będzie się dostała jeszcze 50 tak jakby rzeczy z rynku. Bez dodatkowych kosztów. Czyli płacicie Realma, tak płaciliście, i dostajecie do tego 50 rzeczy z rynku. Myślę, że jest całkiem spoko. Dużo bardziej opłacalne, nie? Okej, lecimy dalej. Nether Update. Czyli tak, w Netherze zostanie dodany nowy biom. Dwa nowe biomy nawet. Trzy nowe biomy. Okej, czyli trzy nowe biomy w Netherze. Tak jak Soul Sand Valley, Netherworld Forest Red. Czyli to będzie taki jakby las w Netherze. Nether World Forest Blue. Aha, czyli tu będzie czerwony las, a tu będzie niebieski las. Okej. Nowy mobek w Netherze, Piglin Beast, czyli takie świnki. Nowy mob, Piglins. Taki śmieszny ludek. I oczywiście nowy blok, jeśli chodzi o Redstone'a. Ten blok będzie działał na takiej zasadzie, że jeśli po prostu strzelimy w niego strzałą albo czymś, to on będzie emitował sygnał po prostu. Więc jak sobie dacie tutaj powiedzmy redstone obok tego, strzelicie w to strzałą, to zasili ten redstone. To chyba tyle, jeśli chodzi o Minecona. Także możecie zostawić suba i essa. Dzięki za oglądanie.